początku powstania Okaryny nasze drogi z tęczą są silnie powiązane. Okaryna, tak jak tęcza, działa również przy Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniowa Góra. Zbieramy się, wyjeżdżamy jednym autokarem na przeglądy, kibicujemy sobie. Zespół śpiewaczy Tęcza powstał w 1996 roku. W zeszłym roku obchodził swoje 25-lecie. Założycielem zespołu była Teresa Chmielecka, a pierwszym akompaniatorem był świętej pamięci Janusz Strzemiński. Udział w licznych, prestiżowych przeglądach i konkursach przyniósł Tęczy wiele głównych nagród oraz wyróżnień. Zespół występował w różnych uroczystościach i konkursach, zdobywając pierwsze nagrody i wyróżnienia. W 2006 roku zespół występował na Litwie. Występ dla Polonii Wileńskiej spotkał się z dużym aplauzem. Od 2008 roku kierownikiem zespołu został pan Jacek Malanowski, a którego obecnie nie ma, bardzo nam przykro. Aha, poszedł śpiewać sobie z trubadurami. Wolało do Karyny. Wyobrażacie sobie państwo. A o stronę merytoryczną i repertuar dba pani Wiesława Jackiewicz. Zespół w swoim szerokim repertuarze ma utwory ludowe, biesiadne, kościelne, patriotyczne oraz covery muzyki popularnej cygańskiej, żydowskiej i rosyjskiej. Zespół dzisiaj wykona a cappella oczywiście, Hej Cyganie i 13 cegieł. Tęcza proszę. U znajomego murarza serio 13 już mam. Kiedy okazja się zdarza, zbudować domek ci dam. Zbuduję domek z cegieł 13, piękny jak serce te, duży jak miasto i kochać będę 13 dni na dni, 13 nocy daruję ci.
mikrofon. Ja najlepszą.